Hej kochani, witam się z wami w dzisiejszym vlogu. Jak widzicie, nie wyglądam zbyt dobrze, bo nie czuję się też dobrze, także ja zaraz lecę spać, bo mam okropne bóle głowy i bóle brzucha na sam okres. Może nie powinnam się tym dzielić, ale to normalne. Także przygotowałam dla was film, w którym oceniam ubrania, które wybraliście dla mnie z H&M-u. Także zapraszam i widzimy się jutro. Ja mam dla was film, w którym ubieram i oceniam rzeczy, które wy mi wybraliście. Jakiś czas temu prosiłam na Instagramie, żebyście wyszli na stronę H&M-u, znaleźli jakieś fajne rzeczy, które wam się podobają, które chcecie, żebym założyła, które chcecie, żebym przetestowała. I ja je zamówię i jakby zmierzymy, więc są tutaj rzeczy, które może są totalnie w moim stylu, albo totalnie nie w moim stylu. Ale stwierdziłam, że właśnie spróbuję czegoś takiego, zobaczymy. Może coś, na co bym nie zwróciła uwagi, mi się tutaj spodoba. Także zabieramy się za mierzenie, spróbuję skomponować tutaj jakieś fajne outfity z tego, co tutaj mam. Jak to zamawiałam, to przy niektórych rzeczach naprawdę łapałam się za głowę, a niektóre mi się całkiem podobały, także mierzymy. Dobra, mam na sobie stylizację numer 1. Zaczniemy od góry. I powiem wam, że tutaj to tak naprawdę jest zwykły top, który bardzo ładnie wygląda z tyłu. Tutaj mamy sznurowanie. Więc z tyłu muszę wam powiedzieć, że to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o przód, to jakby to jest też zwykły top, ale sama bym go sobie nie wybrała, ponieważ nie lubię za bardzo tego materiału, takiego połyskującego. I też nie podoba mi się, jak to wygląda tutaj, w tym miejscu, ten top po prostu. Tutaj mi się tak niefajnie zbiera, także raczej bym tego topu nie kupiła. Jeżeli chodzi o spodnie, to są spodnie dresowe, które mają rozszerzoną nogawkę, także fajnie. One są z wysokim stanem, ale jak na mój gust ten stan jest za wysoki, bo zobaczcie, żebym ja miała krok w dobrym miejscu, no to te spodnie muszą być praktycznie pod biustem, a nie za bardzo, więc gdyby były one na przykład takie. Ostatnio mam jakąś fazę na spodnie z niższym stanem raczej, więc teraz właśnie idę w stronę tych niższych stanów. No ale właśnie gdyby były takie, to byłoby jak najbardziej wszystko ok. Podoba mi się bardzo materiał, fajnie, że one są takie jakby zbliczowane, to fajnie wygląda. Także do tego sobie ubiorę od razu kurteczkę, bo tutaj mamy taką kurteczkę, którą już właśnie przyczaiłam i to jest rozmiar S. Jeżeli chodzi o kurtki, to ja właśnie zawsze biorę trochę większy rozmiar niż normalnie. No i to jest taki bardziej płaszczyk. Powiem wam szczerze, że myślałam, że to będzie kurtka. I gdyby to było takiej długości, to jakby zajebiście, bardzo mi się podoba, bym sobie go zostawiła. No ale że to jest takie dłuższe, to niezbyt, jakoś niezbyt mi się to widzi. Podoba mi się bardzo materiał i ogólnie bardzo mi się podoba to, tylko że gdyby była właśnie, o, tak patrzę tutaj w podgląd, gdyby była takiej długości, no to byłaby o wiele fajniejsza niż taka. Tak to wygląda trochę, jakbym brała kurtkę po starszym bracie. Mam na sobie kolejną stylówkę i jak już wam powiem, co mi się tutaj nie podoba, bo widzicie po mojej imieniu, że mi się nie podoba. Ogólnie, zaczynając od góry, ja nie lubię sweterkowych, ani t-shirtowych sukienek. Po prostu nie lubię tego, bo ja lubię, jak te sukienki są krótkie, więc ja bym mogła mieć sukienkę takiej długości. A taka długość do kolan po prostu dla mnie odpada totalnie. Mam wrażenie, że mój tłów wtedy jest taki długi, a moje nóżki po prostu takie króciutkie i zaburza mi to całkowicie proporcje, także tutaj nie. Kompletnie dla mnie, nie podoba mi się. To znaczy, ogólnie sweterek jest fajny, podoba mi się, ale gdyby był normalnym sweterkiem o takim, no to zajebiście. Tutaj jeżeli chodzi o leginsy, bo tutaj mam białe leginsy, no to powiem wam, że byłam trochę podekscytowana, bo nie mam białych leginsów, więc jakby teoretycznie fajnie, ale praktycznie okropny to jest materiał i to jest taki materiał, który na 1000000% zniszczy się w praniu. Po drugie, nogawki są za długie. Więc u mnie te leginsy, one są takie ponaciągane. Mam wrażenie, że właśnie nawet w Bershce nie, ale w H&M-ie robią te rzeczy, jakbyśmy wszystkie miały po 1,70 m, a te niskie dziewczyny, jakby wszystkie spodnie są takie. Kolejna stylówka wygląda tak, zacznijmy od góry. Kocham osobę, która mi to zamówiła, jakby totalnie znasz mój gust, jeżeli to oglądasz. No i oczywiście zostawiam sobie tę bluzkę, no bo jakby inaczej. Fajna będzie właśnie na jakąś imprezę. Tutaj zobaczcie, że
Tył jest praktycznie pusty. Mega, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o spodnie, to też mi się bardzo podobają. Fajnie, bo sztruks jest teraz w modzie. Podoba mi się kolor, podoba mi się krój, tak naprawdę wszystko mi się podoba. Mam bardzo dużo w szafie spodni podobnych do tych, więc ich sobie nie zostawiam. Ale daję Wam znać, że naprawdę, naprawdę fajne. Rozszerzone nogawki oczywiście. Ten kolor jest w ogóle przepiękny. No i sweterek wygląda tak. Ten zdecydowanie bardziej mi odpowiada. Podoba mi się wzór i właśnie tutaj fajnie wygląda to połączenie. Więc tutaj jak najbardziej na plus. Naprawdę fajny ten sweterek. Jedyne co, to właśnie szkoda, że on jest czarno-biały. Chciałabym, żeby on był po prostu kolorowy. No ale właśnie teraz, jakby jak jest zima, to coraz mniej tych kolorowych rzeczy niestety w sieciówkach. No ale mimo wszystko sweterek bardzo, bardzo fajny. No ale niestety jakby on nie jest gruby. Ogólnie takie moje spostrzeżenie, że wydaje mi się, że na przestrzeni lat te rzeczy z H&M-u naprawdę strasznie, strasznie się pogorszyły, strasznie się zepsuła jakość. Dajcie mi znać, czy też tak myślicie, czy to tylko moje spostrzeżenia, ale tak naprawdę czego bym nie dotknęła, to jakby uważam, że w Beczce, czy w Zarze, czy w Pull&Bear są o wiele lepsze jakościowe rzeczy niż w tym H&M-ie. Kolejna stylizacja wygląda tak, zacznijmy od spodni. Słuchajcie, to jest ostatnio bardzo popularny krój, tak naprawdę. No i powiem Wam szczerze, że ja mam identyczne spodnie z Pull&Bear, czy tam z Beczki, i jakoś jest milion razy lepsza. Te są super sztuczne, więc... Ale jakby wzór i to jak wygląda, no to spoko. Jednak właśnie przez to, że ten materiał jest strasznie sztuczny, to bym tego nie kupiła. Jeżeli chodzi o górę, to ona jest jakby totalnie nie w moim stylu. Ja jakoś tak średnio przepadam tak naprawdę za welurem, chociaż krój i wszystko mi się podoba, więc gdyby to było na przykład w innym kolorze i z innego materiału, no to jak najbardziej bym sobie zostawiła, bo słodki jest w ogóle ten motylek tutaj. Także to też jak najbardziej na plus, tylko właśnie nie czarny welur, jakoś nie wiem, czarny welur mi tak, nie wiem, nie siedzi. No i teraz zakładamy jeszcze kurtkę i jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ona wygląda. Teraz ubrałam kurtkę i tak naprawdę powiem Wam, że kurtka mi się bardzo podoba. Jednak właśnie chciałabym, żeby ona była krótsza. Chciałabym, żeby była taka i wtedy byłaby zajebista, więc zastanawiam się jeszcze, co z nią zrobić. Możecie dać mi znać. Ale ogólnie właśnie jest fajna, tylko ta długość, kurde. Nie wiem, czy ta długość mi pasuje, szczerze mówiąc. Ale właśnie ten kolor pomarańczowy z czarnym, naszywki, wszystko jakby to zajebisty vibe. Więc nie wiem, tutaj mam największy dylemat, bo z jednej strony jest zajebista, a z drugiej strony właśnie... Dlaczego taka długa? No ale została nam ostatnia rzecz i jest to taki jednoczęściowy kombinezon, więc przebieram się w niego i zaraz zobaczymy. No i na sam koniec czuję się, jakbym grała w zespole ABBA, ale niestety on jest za duży na mnie, no. Jakby... Nie wiem, no. Wzięłam XS, a patrzcie, musiałabym tak tutaj przy szyi sobie zawiązać, żeby to było dobrej długości, no ale nie odchodzi. Tutaj mamy właśnie też taką fajną nogawkę. Ogólnie myślałam, że jakby będę się z tego śmiała, ale naprawdę ja bym w tym weszła, gdyby nie to, że... No, że to jest wielkie. Także niestety też idzie do odesłania. I dajcie mi znać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!